obecnym witam sympatyków piłki nożnej z Włoszczowy i okolic oraz przybyłych z Kiel. Na pierwszym inauguracyjnym spotkaniu trzeciej ligi pomiędzy drużynami gości Korony Kielce i gospodarzy hetmana Włoszczowa. We Włoszczowie w wielkie święto. W swojej 47-letniej historii klub z naszego miasta po raz pierwszy awansował do trzeciej ligi. Stało się to 25 czerwca w Ozarowie, w ostatnim meczu czwartej ligi za Lipę. Hetman udowodnił, zwyciężając 2-1, że był najlepszy w tych rozgrywkach. Którzy udowodnili na boisku swoją wyższość. W 30 spotkaniach zdobyli 46 punktów, 58 bramek strzelonych, 11 straconych. Zwyciężali w 19 spotkaniach. W 8 meczach remisowali, poniósł tylko 3 porażki. Słowa uznania należą się również działaczom, którzy stworzyli warunki piłkarzom do gry oraz kibicom, którzy przez cały sezon tak gorącym dopingiem na wszystkich meczach wspomagali do gry naszych piłkarzy, jak również finansowo wykupując bilety. Szczególne podziękowania kibicom za udział w meczu w Ozarowie, których było tam około 300. Duże brawa! Proszę Państwa, w trzeciej lidze na pewno będzie bardzo trudno rywalizować z tak renowowanymi drużynami jak Korona, dzisiejszy przeciwnik, Błękitni czy Radomiak, które te drużyny występowały w drugiej lidze, a Radomiak nawet w pierwszej. Niemniej jednak wierzę, że będziemy przeżywać wielkie emocje i nasi piłkarze udowodnią, że nieprzypadkowo znaleźli się w trzeciej lidze. Ale my wszyscy, działacze i kibice, musimy im w tym dopomóc, dlatego apeluję o zachowanie pełnej kultury na stadionie. Gorący sportowy doping, nawet w trudnych chwilach, to pomaga w walce na boisku. W innym spotkaniu mamy również zawodników, sędziów. Myślę, że będzie się piękne widowisko, piękna pogoda. Piłkarze na pewno dostosują się do pogody. Zobaczymy widowisko przynajmniej na poziomie no nie trzeciej ligi, może i nawet drugiej. Bo są pretendenci, przynajmniej Korona. Jeszcze raz brawa, a na boisko wchodzą przedstawiciele naszego klubu Okręgowego Związku Piłki Nożnej i kominiarze. Kominiarze. Byli piłkarze hetmana Włoszczowa, pan Święcikowski, Henryk i pan Mazur. Kiedyś grali w tym klubie piłkę. Dzisiaj wykonują ten piękny... Puchar dla najlepszego strzelca czwartej ligi. Dla Kiczki Jarosława, który zdobył 20 bramek w czwartej lidze. Wręcza sponsor, pan Stanisław Prymas Włoszczowy. Kiczka Jarosław, 11 groszek Jarosław, kapitan drużyny. I rozpoczęło się. Rezerwy jeszcze są. Toporek Lech, Rak Sławomir, Plama Jacek, Blażon Grzegorz, Muszyński Grzegorz i Michalik Marek. Trenerem jest pan Wojciech Potomki. Kierownikiem drużyny pan Michał Szwarc. Życzę Państwu przyjemnego widowiska i proszę o kulturalny, gorący dopingu.